padną na chodniku, to ich wezmą żywcem. Nożem wbity w plecy i pistoletem z sumikiem. Kropelką trucizny na końcu stalowej igły. W skronie będą wkręcały się metalowe świdry. Głowy zgniecie im dębowy wieniec inkwizycji. Czerwone ostrza utkwią w tej szyi dziewczynki. Ojciec wyciągnął ją z jej drugiej klasy. Razem uciekali metrem i autobusami, próbując wydostać się z uścisku macek matni, żeby tylko martwy mózg nie wyciekał uszami. Bo zmęczona mała jest na twarzy bardzo blada. Tata za sprawą dolara wyciągnie ich z bagna. Czarny dziki koń, co ma czerwone oczy, galopuje przez korytarze jego głowy. Zimne podkowy, brudny tkanek mózgowych wbijają się jak bardzo ciężkie kowalskie młoty. Pogrzebanych samolotowego silnika chłopu widział rzeczywistość przez czerwoną mgłę bólu. Myślał, że łebękiem mu napój jak prostatykwa. Zaś dziewczynka to podpalaczka tak jak zapalniczka. Gdy tyrał na nocnej zmiany w stacji benzynowej, w tym czasie eksperyment przeprowadzał naukowiec. Szalony doktorek podał hipnotyczny środek, działający bardzo łagodnie halucynogen. To była próba numer 6, zastrzyk z LSD, a nie badanie rytuałów muchy CC. W machu budynku działu parapsychologii, gdzie gościu za młodu zgłosił się jako ochotnik. Czarny dziki koń, co ma czerwone oczy, galopuje przez korytarze jego głowy. Zimne podkowy, brudny tkanek mózgowych wbijają się jak bardzo ciężkie kowalskie młoty. Pogrzebany w samolotowego silnika huku widział rzeczywistość przez czerwoną mgłę bólu. Myślał, że łebękiem mu napój jak prostatykwa. Zaś dziewczynka to podpalaczka tak jak zapalniczka. Z głośnika płynęła majestatyczna muzyka. W strzykawce na pewno nie była penicylina. Typ zacisnął pięści, żyła wyskoczyła grzecznie. Wszystko przebiegało jakby w zwolnionym tempie. Czas się zatrzymał, jakimś cudem płynął nadal. Mumia w bandażach trzymała go za jaja. Każdy jej krok miał jak zatrzaśnięcie wrót podziemi. Gościu w podróż z LSD wykupił se bilety. Jego myśli były jak maleńkie srebrne rybki. Nauka obdarzyła świat działami laserowymi. Kontemplacji tej poświęcił chyba z 3 eony. Pogrożony w paranoi przez ugrubniany narkotyk. Przed oczami na trzy światy podzielił się świat. Minęło 2-4H, a nie 20 lat. Z rękami na piersiach zasnął w środku swej modlitwy. Wtedy światła błysły i przyśniły mu się wyspy. Do narkotycznego zamroczenia elementy. Za 200 nikt nie złoży milczenia przysięgi. Obudził się z drzemki, rzeźki świeży wypoczęty. Po szamańskiej sesji u Carlosa Castanedy. Nie pamiętał krwawej ręki nad morzem fartuchu. Gdy przebywał w świecie duchów, ktoś mu zrobił kuku. Zbudził się na bruku, w jego mózgu ptak zakrakał, że koniec z badaniami, bo tu produkują napalm. Diamentowego pyłu promieni księżyca. Z radyjka płynęła cicha muzyka klasyczna. Z daleka dobiegał tutaj głos mosiężnych dzwonów. Wiatr majowy mocno wiał pośród gałęzi wiązów. Rosnących w alei serce łomotało w piersi. Gość oczy miał czerwone z tej miłości do butelki. Ogarnęło go nagłe uczucie klaustrofobii, które to dusi w stylu niewidzialnej obroży. Ujął w rękę orzechową rękojeść broni. Znów biały w fartuchu w miejscu, gdzie były jego oczy. Miał sięgnące czarne dziury z tej zionącej pustki. Mięśnie wyglądały jak splątane nici buczki. Mózg poświatowany w podręczniku dla rzeźników dziewczyny, która dostała odrzutu paraliżu. Dla niej życie oznacza wieczność smażenia się w piekle razem ze słodkim aromatem marihuany w skręcie. Cięcie na poliku, więc mała robi siku na ludzi ze sklepiku.
własnej gaśnicy, bo wypaliwszy blizny zaczyna ich myśli. Czekając przeszłości podpala stosowni, by oni doznali mięśniowej dystrofii. Ojciec od roku dziewczynką ucieka, jak w powieści o zaskoczonych żołnierzach. Pod dwóch powietrza, proste stacji metra, pod zasłoną ognia się plastikowe ślepia. Komis węglony i cały spalony, zielony samochód przepnął gdzieś w ciemności. Środek zmienił trochę im chromosomy, to pomruk ostrzeżenia z podświadomości. Jeżeli z wielkim stretem w niebie przyjechałby jednokołowym rowerkiem ze wstecznym lusterkiem, kręcąc się wciąż kółko, gdy światła uliczne mrugają na żółto. Po płatkach kukury dranych z kamienia łaził jak robale po ochłapie mięsa. Czując smród spalonego misia w nosie, nie wiedział co zrobić z defibrylatorem. Ojciec od roku z dziewczynką ucieka, jak w powieści o zaskoczonych żołnierzach. Pod dwóch powietrza, proste stacji metra, pod zasłoną ognia się plastikowe ślepia. Komis węglony i cały spalony, zielony samochód przepnął gdzieś w ciemności. Środek zmienił trochę i chromosomy, to pomruk ostrzeżenia z podświadomości. Człowiek, co musi łykać muchy w miodzie, nie może już znieść tych obrazów w swej głowie. Policja uznała to za paranoję, gdy stanął na moście i zeskoczył prosto w ogień. Gość dostał schizy na podłożu psychotycznym i czuł się jak tygrys od ferworów psychicznych. Świadomy nie użył sił poezji, bo papie o te przyszłe eksperymenty. Paru studentów zmarło w czasie testu, kiedy podpalili izolację z azbestu. Dom plantatorów i wieże strażnicze nagrywały bez przerwy kamery telewizyjne. Plantacje włączono w posiadłość rządu, generał w rozkroku stał nad władzem czołgu. Dziewczynki ściskały w dłoniach skakanki, a teren patrolowały złe dobermany. Dziewczynka, co umie rozniecać ogień, wszczepili jej kompleks do przysadki mózgowej. Jak przy nauce nie siusiania w majtki, dobrze się bawi jak są w domu zapałki. Ucieka z tatą, jej moc jest zabawką, jak XYZ jest prawdziwą mutacją. To Armagedon zwany pirokinezą, topniejące szkła zapłysnęły na ślepo. Pękły tamy po deszczach tropikalnych, a ona by chciała się bawić zapałkami. Ta mała to broń masowego rażenia, ma potencjał nagrzania przed sobą powietrza. Duch zakrakał, że jest niebezpieczna. Pękają tamy po tropikalnych deszczach. Duszowe zwierzątko wybucha dymem wietrza, za swe grzechy wszystkie, o Jezu Chryste. Gadni drogą kasę z automatu. Pijany ochlapuś spalił się na śmierć w parku. Agenci rządowi celni ciągle ich ścigali. Władzie czynka mogłaby przez ogień kogoś zabić. Jak była mała, podpaliła mamie włosy. Nie zostało nic postępów i zwędzionych kości. Rocznica powie, kiedy się znajduje w złości. Przez samo myślenie o nim takie ma zdolności. Nowy dzień z powiek jej zmył niemiły sen. Strach poczuła w tym, jak wzbierającą mgłę, że agenci dorwą ich dwójkę przed południem. Jak komiksowego zbiera z pasiastym mundurkiem. Opuścili motel, gdy śpiewały ptaki. Jechali pomiędzy jesiennymi drzewami. Dziewczynka i jej stary bnęli do celu. Dobrze wiedzieli, jak się zwinąć z domu ślepcu. Kiedy gadni drobną kasę z automatu. Pijany ochlapuś spalił się na śmierć w parku. Agenci rządowi celni ciągle ich ścigali. Władzie czynka mogłaby przez ogień kogoś zabić. Jak była mała, podpaliła mamie włosy. Nie zostało
cały z pulsemu i zmęczonych kości. Rosji zapomnij, kiedy się znajduje w złości. Przez samo myślenie o nim takie ma zdolności. Mama nie żyje i ścigają ich kniaże. Historia kiepska jak toaletowy papier. Więc wydział wywiadu naukowego z powodów bezpieczeństwa narodowego chce dopaść uciekinierów bez przeszkód. Dlatego wysyła za nimi agentów, bo mała mogłaby spalić stodołę, tylko siłą woli zmieniając ją w smołę. Dali popalić tej grupie agentów, co czuli jak się coś tworzy w powietrzu i rośnie niczym ładunek elektryczny. Wszyscy patrzyli na show pirotechniczny. Podnosiła się też w termometrze, wybuch jak lat i rzucił w powietrze. Nie sposób powiedzieć skąd buchły płomienie sięgające wieka, w który gość bił sikierę. Rysy twarzy ciekły mu jak parafina, płonął jak strach na wróble tęglina. Tam gdzie zostały zbiorniki paliwa, płomień w pełni spotkało z dzikiego wina. Przeszczał bezwłośnie w całunie ognia, kiedy otaczał go pęcherz gorąca. A mała stała zahipnotyzowana przez cały ten szalejący rozgardia. Płonęła cała ściana domu jak banda zasranych rządowych alfonsów, co chcieli zawinąć ich bez papierka, podczas gdy gąty pękały w płomieniach. Chybili pół centymetra, nieomal taty mnie spaliła laleczka maleńka. Pamięta nie robić tak nigdy, bo zapach benzyny jest za bardzo silny. Niestety jej dom zamienił się w piekło, bo zły rząd, wiedząc, że w dziewczynce jest coś, rozważał możliwość zniszczenia dziecka. Wojenny weteran urządzi mu Wietnam. Jego życie jest jak na pustyni ścieżka, śni marzenia z tą maleńką po pięciach. Zadawanie śmieci było mu zawodem, na ciebie duszę tak jak szaszłyk na rożem. Miał wiele dni, stracił oko w Wietnamie, gdzie powinno być ono zioną pusty krater. Wyglądał jak ślepiec czytający brailem. Gość był szatanem rządzącym wszechświatem. Ktoś pod jego ciężarem wił się jak ryba i niczym z przebitej gwoździem opony syczał. Psychopata trzymał dłoń na ustach laski, a w kalku gdzie święty przebijał się nożami. Dziewczynka wybuchnęła płaczem, gdy ucisk w klatce poczuła nagle. No bo przestraszyła się czegoś we śnie, pod białym niebem zwiastujący deszcze. W magicznym królestwie drzący ziemi wybuch, szofu rozrywał na strzępy. Więc oczy dziewczynki się zamkniły, na żółtym dywanie z opadłych liści. Po spaleniu farmy wjechali na parking, tam gdzie chuligani wycinali krzaki. Więc elektryczne nożyce szczękały i liście szeleściły pod ich stopami. Oni szukali motelu, co im starczy, uciekając w gorączkowy świat fantazji. W nim przeszli z piwnicy aż do spiżarni, gdzie w schowku porośniętym pajęczynami odkryli stare pudełko z kartami, w którym to było chyba 10 talii. W rogu stały te kamienne dzbany, zorientowali się, iż są obserwowani. Mała dziewczynka wybuchnęła płaczem, gdy ucisk w klatce poczuła nagle. No bo przestraszyła się czegoś we śnie, pod białym niebem zwiastujący deszcze. W magicznym królestwie drzący ziemi wybuch, szofu rozrywał na strzępy. Więc oczy dziewczynki się zamkliły, na żółtym dywanie z opadłych liści. Ostrza goryczy od poczucia winy tej niepewnej osoby z talentem psychokinetycznym. Jej przeczucia były czymś w stylu prekognizji, jednak często robiła zwariowane pomyłki jak rozsypana soli, przewrócone krzesło. Tak więc on prędko biegł po schodach na piętro. Po ścianach spływała wielka chowa plama, tu jak piekielna brama stała otwarta pralka. Nie ze ściereczką zaciśniętą w zęby leżało ciało jego żony spętane więzy. Cienki strumeczek wypływał z jej nozdrzy, bo miała złamany obojczyk i kilka paznokci. W ścianach nie zrywał podłogi, żeby znaleźć te podsłuchy agencji rządowych. Zadużywał pieniędzy, się szybko wyczerpywał. Kobita robiła pranie i taki był finał. Któregoś zagadów poniósł temperament i zabijał specjalnie wtedy, gdy robiła pranie. Bo nie lubił zostawiać świadków tych wypadków, więc godzi się z Jezusem w podróży na zachód. Zapam też jak ma umorze do automatu. Zjawili się ludzie nie pasujący do obrazu. Tu rzucił sobie wycinowanego rasta, którego to czaska otarła się o asfalt. Przejechał przez kino zmotoryzowany, gdzie wyjął spod marynarki pistolet jak magik. Strażnicy skutki zawiadomili gliniarzy. Pomiędzy starymi więzami siedziały ptaki, a bohater w pralni tulił martwą żonę. Przez świadomość się zaczął więcej jak trochę. Wtedy noca igła bólu przeszła mu głowę, tak jak świeże pączki na dłoni rosły te bąble. Adrenalina zalała go falą furii. Kaliber 4-5 robi naprawdę wielkie dziury. Będą kłopoty stracił, tym dociągnie za sznurki. Zmięte pysiogonki były włosy jego córki.
co robią w siusiu, woła tatusiu. Prosi pysza głośno, by już wsiadł do autobusu. Włączył sobie radio, słuchając grając kosi. Podczas tej kelnerka w restauracji sprząta stolik, którego z nawetów poniósły temperament i zabiją spotkanie wtedy, gdy robiła pranie. Bo nie lubił zostawiać śladów tych wypadków, więc godzi się z Jezusem w podróży na zachód. Zapam też jak mam uposzę do automatu. Zjawili się ludzie nie pasujący do obrazu. Tu rzucił sobie wycinowanego rasta, którego to czaska otarła się o asfalt. Starych zestaw tutaj jak szkielety nagi. Dzieci gruby numer 6 są ludzkimi pochodniami, siłami presji obudzonymi badaniami. Mózgi podzieliły im się jak syn z trzema arenami. Młodzie wszystkim mogła się wyrywać spod kontroli jej woli, choć obiecała nie rozwiedzać ogni. Ta przeklęta mała była takim jakby Jonaszem, zatem także czasem raczył się lekiem na kaszel. Szalony jak facet zjadający szczurze odchody, oblężony z każdej strony przez drogie demony, gotowy rozmawiać na temat swojej ślepoty. Z objawami choroby leci do Arizony. Incydentalnie wykończył całej agencji, co może oznaczać tylko rozszarpanie na strzępy. Po zbudzeniu ze śpiączki trwającej 6 miesięcy będzie musiał czekać wieki u psychoterapeuty. Młoda przez 2 lata nie miała żadnych przyjaciół, więc mądrze z Indianina zrobił ofiarę wypadku. Z jego ust wydobył się jakby zławiony z grzech, chyba rzeczywiście polował na własną śmierć. Pieprzony sukniców robił sobie coś z oczami. Dobrze byłoby go zabić, gdy machał pieściami. Chociaż miała limit na te kilka chwil krytycznych, gdy mu na spotkanie wyszli z auta dwaj mężczyźni. Prawą ręką mocno ściskał ze spirytem szklankę. Nie było zabawne, że zjawili się grabarze. Gardło ścisnął mu gwałtowny, ostrzegawczy lęk. Nie lubił zostawiać małej samej i w tym sęk. W żołądku skręcało się coś mega obrzydliwie, kiedy został zapędzony w tą ślepą uliczkę. Próbował wyciągnąć coś do żarcia ze śmietnika i chciałby dziewczynka to w płomieniu usmażyła. Czarne oczy miała pełne żywego cierpienia, bo zdołała rozpętać piekielną orgię zniszczenia. Dla dobra całego kraju zamknął ją w szpitalu, gdzie będzie na haju jak na maturalnym balu. Wszyscy byli ubrani w biało-zielone panterki. Nasoczona stroka tkwiła w magazynku strzelby. Z lufy ciche puf uniosło się z obłoczkiem dymu i wreszcie wyżygał się do wody Atlantyku. Całkowity spokój otoczył go szarym płaszczem, choć facetem przypalał nawet wodę na herbatę. Skończył w najciemniejszej dżungli z odgryzioną dupą, gdy z rany świeży strumyk krwi spłynie na białe futro. Jego listy były jakimś cudem przechwycone. Mała rozpłakała się więc jeszcze trochę mocniej. To prawie potworne jak to jest na samym końcu. Wbita w gardło strzałka zabłysnęła w jasnym słońcu. Nikt nie wierzył, że te chmury burę wieszczą burzę. Gościu w białym kitu zaczął o 13 służbę. Zapisywał całe ryzy papieru z notesu. Szczęśliwy, że ma pracę recepcjonisty w burdelu. Interesował go jedynie kurs włamań do sejfów facetów w czufale zbliżającego się deszczu. Zrujnowany w tym wesołym miasteczku Wietnamu, czaił się ukryty w swalistej blachy baraku. Jego listy były jakimś cudem przechwycone. Mała rozpłakała się więc jeszcze trochę mocniej. To prawie potworne jak to jest na samym końcu. Wbita w gardło strzałka zabłysnęła w jasnym słońcu. Na deszczu i wietrze kundle ujadały wściekle. Za bycie dobrym szczurem gościu dostał żółty serek. Choć w biegu wienko posypane cukrem to nie sernik. Podłączony pod ten miernik miał pieprzone testy. Testy z LSD, które nie były zbyt etyczne, ponieważ prowadziły później do poważnych zniszczeń. Jak wyjęty żywcem z filmu o
niosłem Frankensteinie. Zdobył empiryczne dane w trakcie, gdy miał spacer. Gdy nalewał kubek czarnego płota z ekspresu, widząc swe oblicze w lustrze myślał o Presleyu. Spokojnie potłucze szklankę i zje jej odłamki. Zasiawali, coś się stało z generatorami. Jak rozemka wałsza szłyka przebił szyję palcem, paląc kubańskie cygaro nasączone cyjankiem. Kazali mu stanąć na głowie i gdakać jak góra, a cała ta szczególna kupa gówna to jest bzdura. Przebywając w pokoju z kotem, psem albo małpą, gapił się na telewizor z kanałem HBO. Chociaż działał mu na nerwy pomimo pastylki, pośród małpy lacholinie drapiących się w tyłki. Rozpaczliwie patrzył się w światła na ekranie, zajmował mieszkanie w oczkach pozbawionych klamek. Nie brał pod uwagę przeciążenia systemu, który to wybuchał po kolei jak seria fajerwerków. Świnie na haju od kambodżańskiej czerwonej. Ocknął się z ikłą kroplówki w szpitalu w Saigonie, gdzie nogi miał skrzyżowane w pozycji lotosu, wspominając o ojcu, który tkwił w zimnym roku. Serce w piersi biło słabo, a także w ustach gasło. Padł obrazek przedstawiający stodołę i siano. Trzymając na klamce rękę myślał o grze w kręgle, bo przekształcił się w pustą, apatyczną galaretę. W więziennej celi mają elektryczne zamki. Kościół nie miał w ręku nawet gównianej zapałki. Myślał o mężczyznach otoczonych płomieniami, którzy na wojnie w Wietnamie nosili czarne piżamy, machając rękami dla utrzymania równowagi. Czasem potem się unosił pomiędzy gwiazdami. Nagle stracił orientację i uderzył w ścianę. Ktoś ostrzymiecał film stalowego pancerza szparę. Wspomnienia wznosiły się w powietrzu jak balony. Gość był przerażony, bo w ciemności są potwory. Od lat nie doznawał tak intensywnych emocji. Słyszał głosy troli, co spaliły generatory. Po tym jak mina Wietkongu rozwaliła twarz, przyszła mu do głowy myśl, która ścisnęła ktań. Jego uśmiech zmarł, kiedy se tak stał w drzwiach łazienki. Wszystko to dlatego, że ktoś przepalił bezpiecznik. W więziennej celi mają elektryczne zamki. Kościół nie miał w ręku nawet gównianej zapałki. Myślał o mężczyznach otoczonych płomieniami, którzy na wojnie w Wietnamie nosili czarne piżamy, machając rękami dla utrzymania równowagi. Właśnie potem się unosił pomiędzy gwiazdami. Nagle stracił orientację i uderzył w ścianę. Ktoś ostrzymiecał w kurs stalowego pancerza szparę. Złożonymi ramionami leżał w łóżku. Otworzył puszkę Pandory pełną karaluchu. Przyzwyczajony do złej torazyny, a żeby tylko poczuć zastrzyk tej dopaminy. Kiedy wszystko powie, wtedy dostanie morfinę, nim gangrena dostanie się do mózgu, który zgnije. Jeżeli rozegra, to ostrożnie, będzie dobrze, choć chłopi przypominał przejście przez pole minowe. Czuł coś jakby grozę, wymacując sobie drogę. Nie chciał nikogo zabić, ale chciał zarobić trochę. Czy wytrzyma tyle bez żadnych napadów szału? W ustach ciągle sucho, miał od nadmiaru przypału. Brak pastylki prowadził do paniki. Ciągle myślał, jak to będzie ścisnąć dłoń na szyi. Mógłby sobie życzyć, żeby powróciło pchnięcie, kiedy jego dziecię będzie w niebezpieczeństwie. Głodny go do miski, nalałby se złotej whisky. No bo karma whiska to jest temat iście śliski. Jest bardzo bliski spożycia kociej mięty. Odkąd pamięta z nią tylko dobre momenty. Z puszki nic nie służy, by być żywo długi, więc pod klatką papugi się budzi i oczy mruży. Do muzy powrót nie znaczą jeszcze suchej karmy. Ze spalonej farmy zbieg za sprawą podpalaczki. Istnieje jedzenie tak pyszne, że żaden kot mu się nie oprze. Koty uwielbiają wątróbkę. Smakowite, mięsiste kąski. I stał się najszczęśliwszym kotkiem na świecie. Kiedy wszedł do pokoju, poczuł objaw głodu przez obraz niebieskiej pigułki na białym spodku. Wtem przestraszył się tak, zestrał miedziakami, gotowy do akcji umysłowej dominacji. Wystarczyłoby mu tylko jedno śmieszne pchnięcie, być może dlatego, że sam znajdował się w piekle. Na te elektryczne zamki spojrzał szczerze, bo to prawie jakby puścił z klatki wielkie zwierzę. Był splątany jak labirynt w korytarzach, gdzie mała patrzyła się jak zahipnotyzowana. Objęła go ramionami i pocałowała, ogarnęła ją ekstaza i zaraz mocno spała. Dostrzegnął dziewczynkę w białym kaftanie przy ścianie, wielki Indianin chce przerobić ją na kocią karmę. Już nie złapała za klapy białego fartucha, tak uratowała życie swoje
jego staruszka. Głodny lodowiski na lampyce złotej whisky. No pokarma whiskas to jest temat iście śliski. Jest bardzo bliski skłon życia kociej mięty. Odkąd pamięta z nią tylko dobre momenty. Z puszki nic nie służy, wybić się po długi. Więc pod taką papugi się budzi i oczy mruży. Do muzy pomruki znaczą iście suchej tarmy. Ze spalonej farmy zbieg za sprawą podpalaczki. Palił płomyk, zajeżdżone autobusy. Gdy na temat ogni rozmawiali w kuchni. Mała się nie nudzi, bo się uczy fizyki. Wśród obecnej chmury wyziewów tej whisky. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Popatrzy na nią swym płonącym okiem. Musi ją wypuścić na dwór na słońce. Bądź w niego nożem leżącym na stole. On jest dupą z hemoroidami. Co tylko okupia to dziecko fajkami. Że mogą rozmawiać cichymi głosami. Bez obaw, że będą podsłuchiwani. Wtedy, gdy nadszedł ten wielki dzień, gość był narkomanem od głowy do pięt. Przez 5 lat tańczył na łebku igły. Świat widząc tylko na monitorach telewizyjnych. Nie wiedziała tego ta mała panienka, że nagrodą w konkursie jest wielka marchewka. A jej żądanie, by zobaczyć się z ojcem, nigdy nie zostanie spełnione do końca. Mała była twarda jak na polu muły. Choć jej ojciec przez cały czas brał piguły. Serce jeszcze raz zleciało ku dziewczynce. Dobrze będzie przy niej mieć w pobliżu gaśnicę. Technik ubrany w azbestowy kombinezon. Stał jak telewizor, co ma zniszczony kineską. Tak użyteczny jak spalone bezpieczniki. Wyglądał jak naszpany przez niebieskie pastylki. Typ osobiście zje własne kapcie. Przedawkowanie wyśle go na Hawaje. Umysłowe pchnięcie odbite rykoszetem. Jak rosyjskie KGB budziło przerażenie. Wtedy, gdy nadszedł ten wielki dzień, gość był narkomanem od głowy do pięt. Przez 5 lat tańczył na łebku igły. Świat widząc tylko na monitorach telewizyjnych. Nie wiedziała tego ta mała panienka, że nagrodą w konkursie jest wielka marchewka. A jej żądanie, by zobaczyć się z ojcem, nigdy nie zostanie spełnione do końca. Kilku mężczyzn stało przy instrumentach bez ruchu. Ich twarze zbladły na kolor laboratoryjnych fartuchów. A człowiek, który zajmował się sprzętem wideo, dlatego że zamienił się w wielkie tłuste zero. Wyrzucał śmieci z kosza, czyścił popielniczki. Grzejąc się w kombinezonie, był bliski paniki. W kierunku drzwi rzucił się raptem jak szaleniec. Musi pokazać, że to jest interes jak w pokerze. Stuknął w kawę z tą pierścionkiem z turkusem. Troszczył się o nią bardziej niż o laboratoryjną próbówkę. Bo miała moc nawiązującą sojusz nawet z diabłem. Dziewczynka może doprowadzić do eksplozji nuklearnej. Wytworzyła temperaturę 1000 stopni Celsjusza i złapała go brutalnie za poły fartucha. Wyleciał jakby mu ktoś podpalił tyłek. Resztę życia spędzi badając właściwości próby numer 6. Nim trzeba będzie wprowadzić w życie plan B. Gościu poczuł się jak w kuchence mikrofalowy stek. Oczy miał podkrążone jakby kiepsko sypiał. Zodził wariatkowie i wyczuwa tutaj przypał. Biegały po nim na zmianę fale przerażenia. Kiedy czuł jak przewiecają go oczy złego człowieka. Nie chciał pojechać na hawajskie Maui. Tam gdzie było duszno i gorąco tak jak w łaźni. Psychiatrów odsetek samobójstw jest największy. Choć mówią coś o złym wietrze niosącym dobre wieści. Najpóźniej za 9 skompletują papiery. Typ załamany płakał, gdy się dowiedział o śmierci. Zerknął na trawnik z nieobecnym wyrazem twarzy. Bo mała podpaliła wczoraj fragment arkuszy blachy. Czarny koń uderzył kopytami o drzwi stajni. Gdyż wyrwał się na wolność na tam, gdzie płoną lasy. Cegły płoną jak gazety w płomieniu kominka. W niebieskim ubranku stoi tu mała dziewczynka. Co wygląda jak przed lotem galaktykę astronauta. Pędząc do światła zorientowała się, iż jest naga. Jak bomba nad Hiroshimą wybuchła tu ściana. O czym świadczy nienormalnie wysoki odczyt fal alfa. Praktyka czyni mistrza, myśli o pulsarach. Więc chce zobaczyć tatę, bo wiele zademonstrowała. Ciężko ranny Wietnam i lecz teraz w ekstazie.
słuchał tego z narastającym gniewem i strachem. Myślał o ścianie eksplodującej błyskawicznie. Także było tylko widać to w zwolnionym filmie. Nie wiadomo, kto tutaj naprawdę był psychiatrą. Mała chce się spotkać z tatą, bo się nie godzi ze stratą. Kojarzy jej się to z jakąś powieścią po ego, więc powstrzymuje echo, gdy się robi bardzo ciepło. Gdy ostrza zaczęły ciąć, utrzymała tam rękę i tknęła, jakby uderzona elektrycznym prętem. Utrzymała rękę, gdy ostrza zaczęły ciąć i zbudziła się drżąc, kiedy ktoś wyjął broń. To zastępczy ojciec sprawujący kontrolę był jak obserwowanie wdowy w czarnym welonie. W tym roku była na dużej liczbie pogrzebów. Ma za nią polecieć tylko kilkoro agentów. Cegły płoną jak gazety w płomieniu kominka. W niebieskim ubranku stoi tu mała dziewczynka, co wygląda jak przed lotem w galaktykę astronauta. Pędząc do światła zorientowała się, iż jest naga. Jak bomba nad Hiroshimą wybuchła tu ściana, o czym świadczy nienormalnie wysoki odczyt fal alfa. Praktyka czyni mistrza, myśli o pulsarach, więc chce zobaczyć tatę, bo wiele zademonstrowała. Wydać jej szansę, mają się spotkać w bazie, gdzie przez okno dał wartownikowi plastikową kartę. Więzi na rekonwalescencję to niewiele, bo przeszedł przez ogrodzenie z drutu pod napięciem. Po powrocie jak nieżywy spał 6 godzin, w tym czasie zmarła pewna liczba komórek mózgowych. W głowie usłyszał świst uderzającego kija, wtedy to auto na drodze wykonało mały zygzak. Owy agent był jak zamknięty albo martwy, bo w takiej pracy jak ta jest mnóstwo biurokracji. Już od wielu lat nie miał żadnych wakacji, jak słońce, dziewczyny i te spódniczki strawy. Chociaż nie był pewny, czy na mały nie ma węży, co przypominało powieść, o czym szumią wierzby. Pomysł latał mu po głowie jak piłka tenisowa. Jakby o tym zapomniał, to by ciężko zachorował. Jej podniecenie przybrało rozmiar tornada, kiedy była w stajniach ze zdobywcą Oscara. Chcieliby coś podpalała jak ceglana ściana. Zdolności pirokinetyczne ujawniała sama. Ona była straszna tak jak umysłowa sraczka. Zaś jej własnego sprzątacza dopadła padaka. Czuł się jakby dostał załamania nerwowego, bo siedział na wierzchołku generatora jądrowego. Temperatura spadła tylko jeden stopień, patrząc się w upiorny obraz na monitorze. Myślał, co będzie, gdy wszystko wyleci w powietrze. W ustach miał sucho, jakby żuł wełnianą skarpetę. Spojrzeniem przepalał poranną gazetę. Kij nie był kijem do golfa, lecz śliskim wężem. To trzeba wyżygać z siebie za wszelką cenę, bo co się z nim do diabła dzieje, gdy się staje zerem. Jej podniecenie przybrało rozmiar tornada, kiedy była w stajniach ze zdobywcą Oscara. Chcieliby coś podpalała jak ceglana ściana. Zdolności pirokinetyczne ujawniała sama. Ona była straszna tak jak umysłowa sraczka. Zaś jej własnego sprzątacza dopadła padaka. Czuł się jakby dostał załamania nerwowego, bo siedział na wierzchołku generatora jądrowego. Nie myślała o matce już tak często jak niegdyś. W liście od jej staruszka był jakiś plan ucieczki. Włączyła se w telewizji rysunkowe bajki, gdzie gotów za to studno papa i wdychał szpinak z fajki. Między boksami stani szlak wizos bezwięcznie. Szyi jej błyskały płomienie czerwono-niebieskie. Umrzeć w jej płomieniach będzie aktem odkupienia po upływie wieczności, kiedy to se wyszła z cienia. Na ciepłym bloku silnika drzemią sobie zmije. Zły sukinsy zgodnie z regulaminem zginie. Znajdą go i wytną mu z brzucha trochę tuszu. Wypadł mu batonik, zostawiając ślad do kruszku. To był dobry dzień, żeby przyszło jemu umrzeć. No bo typ nie miał stąd już dokąd uciec. Mijały lata i nie zależało mu na życiu. Z odsłoniętą dupą zginie według regulaminu. Wyszedł z mieszkania, po czym poszedł do windy. Zielone światło zapaliło się na konsoli. Gościu doprawdy wie to, że przenigdy nie skończył w szpitalu dla umysłowo chorych. Gdy wstąpił w cienisty chód pustej stajni i ukrył się za belami siana na strychu. Z wiadra leniwie unosiła się chmura pary pośród tych czarnych koni dziewczęcego krzyku. Na ciepłym bloku silnika drzemią sobie zmije. Zły sukinsy zgodnie z regulaminem zginie. Znajdą go i wytną mu z brzucha trochę tłuszczu. Wypadł mu batonik, zostawiając ślad o kruszku. To był dobry dzień, żeby przyszło jemu umrzeć. No bo typ nie miał stąd już dokąd uciec. Mijały lata i nie zależało mu na życiu. Z odsłoniętą dupą zginie według regulaminu.
gościu z bagażnika auta wystawił walizki. Po czym wyjął kluczyki ze stacyjki bryki. Mała cała działa niczym dzicy Chińczycy i zaczęła przesuwać się w stronę drabinki. Głaz mówiła korytarz między boksami. Dobermany biegały między ogrodzeniami. Zbyt wiele beli siana i zbyt wiele cieni. Agenci przybiegli, kiedy świecił srebrny księżyc. W krwawej jadce wyrwali palce jej matce. Zatem każdy agent może zamienić się w ksiankę. Moc działa na granicy kontroli jej woli. Lecz jeżeli coś zrobi, spali zbyt wiele koni. Gdy po belach siana skakały języki ognia. Jasnożółty alarm zdawał się ryczeć bez końca. Przez wybuchy płomieni w gazowej instalacji. Walili w nie grabiami, w ciało się wbijały trzaski. Usłyszeli huki, znów wybuchnął siwy dym. Z lewej strony szyi trysnął jemu strumień krwi. Pragnął znaleźć dziurę i wpełznąć na samo dno. Bo wicher ścierał ciało tak jak roztopiony wosk. Przez dziurkę od klucza przyglądał się temu biegu. Szrapnele w powietrzu były w promieniu kilku metrów. Wybuch 100-litrowy zbiornik z ropą do traktorów. Wirując jak urwane śmigło samolotu. Fale żaru przewalały się w wysokiej trawie. Jakby podłożono pod nią dynamitu laskę. Niczym na złej wojnie runęła kolejna krokiew. Nim za drzwi i okien ukazało się cokolwiek. Zabójcza maleńka w ubraniu jeansowym. Przy jej boku leżały rozrzucone zwłoki. Z ich ran wytrysnął sos pomidorowy. Gdy z oczu rzuciła krótką błyskawicę mocy. Ból po stracie ojca kujął jak zabójczy sztylet. Znikł jak kartonowy domek w ogniu lampy lutowniczej. Wycie alarmowych syren było słychać z dala. Moc ją pociągała tak jak zabawkowa lala. Wokół biała para oraz zapach prania. Jakba przesmażąca jajka padła na kolana. To nie kula ognia, lecz ugotowany człowiek. Wyciągając swoje dłonie ogień w górę pobiegł. Słońce wyglądało tak jak brudna moneta. A na jego tle sylwetka piekielnego dziecka. W tym śnie szaleńca jeden z komandosów. Stepował w trawie z szybkością setek voltów. Przerażeni ludzie zbili się w duży tłum. Nie chcieli skoczyć w paszach szalejących psów. Psy od obłędu padały jak dymiące szmaty. Wzdłuż kręgu czarnych linii ze spalonej trawy. W górę wyskoczyły oślepiające pomyki. Dymiły ruiny za sprawą tej dziewczynki. No bo wstrząsnęła nimi kolejna eksplozja. Jej dzika siła ciągle wykładniczo rosła. Za plecami leżały pomarańczowe dynie. Świnie farmerów udusiły się w dymie. Zdziwili się wszyscy, kiedy wyszli z mgły. Przerażający najeźdźcy z planety X. Strzepy informacji w wieczornych wiadomościach. Miały początek oraz coś w rodzaju końca. Projekt jest zawieszony, stwierdziła szefowa. Gościu ją rozpoznał w głowie, miała miotacz ognia. Kiedy rąbał drewno pod pogodnym białym niebem. Wyciągnęła walizeczkę, w której miała teczkę. Przez nią biedni ludzie pojadą na Syberię. Uciekając od tych świń, które były wściekłe. Po pożarze i uczestce jest tam był stabilny. Trzeba trzymać tajemnicy, że sypia w piwnicy. Wszystkim wyrzutką się posą jak psu jajca. Chcą dostarczyć dziewczynkę z karteczką u palca. Mają szansę dać komitetowi trupa. Chociaż to dziecko to nie żadna papuszka. Jeżeli dać jej pudełko zapałek, tak deszczu wyciągnie duży pistolet. I będzie strzelał w holu farmerskiego domu. Trysnęło parę kropel syropu z klonu. Mała niepewnie ruszyła się na krześle. Ten koszmar jak żywy przeżywała we śnie. W górę wyskoczyły oślepiające pomyki. Dymiły ruiny za sprawą tej dziewczynki. No bo wstrząsnęła nimi kolejna eksplozja. Jej dzika siła ciągle wykładniczo rosła. Za plecami leżały pomarańczowe dynie. Świnie farmerów udusiły się w dymie. Zdziwili się wszyscy, kiedy wyszli z mgły. Przerażający najeźdźcy z planety X. Siedziały w salonie słuchając se gramofonu. Torturą stała się potrzeba oddania moczu. Kiedy zobaczyła te czerwone mroczki wokół. Wtedy statek zaczął tonąć w otchłani sztormu. Padła do ołtarza tam gdzie Kain zaćgał Abla. No po to przez nią powstało królestwo szatana. Bóg pokarał diabelskie nasienie antychrysta. Słuchała przez radio rock'n'rolla ladacznica. Trzymała broszurkę religijną świętą kumkę. Modliła się do Jezusa za swą grzeszną duszę. Mama do komórki wciągnęła
tą młodą kurwę. Zamach kary trzymała ją dzień cały w lodówce. Choć obawiała się, że wyrwie drzwi z zawiasów, bo miała zakaz uczestniczenia w szkolnym balu. Te płyty zaczęły latać po całym pokoju. Zaczęło się to od zakrwawionego tamponu. Przez krótką chwilę panowała głucha cisza. Wtem rozbiła się tu ogromna asteroida. Otwarty bar to jest rozpusty jaskinia. O czym przekonała się dziwka, co była bita. Krzyżyk dał pomiędzy jej małymi piersiami. Bóg zapiętował czoło stygmatami hańby, ponieważ zaczęła chadzać na zebrania sekty. Z okresem ujawniła zdolność telekinezy. Trzymała broszurkę religijną świętą w gumkę. Modliła się do Jezusa za swą grzeszną duszę. Mama do komórki wciągnęła tą młodą kurwę. Zamach kary trzymała ją dzień cały w lodówce. Choć obawiała się, że wyrwie drzwi z zawiasów, bo miała zakaz uczestniczenia w szkolnym balu. Te płyty zaczęły latać po całym pokoju. Zaczęło się to od zakrwawionego tamponu. Od jego uśmiechu serce kobiety topniało jak masło na gorącej patelni. Choć używał rynsztokowych wyrażeń, werbalnych oskarżeń i słownych niemarzeń, wobec uczennic za brak odpowiedzi, gładkiego sukinsyna pośrodku na deski. Milionem voltów mięśnień serdecznych będzie miał krwawego baseballu trening. Oczy zwęziły się do małych szparty, odstawiała złą Joannę Dark. Pijąc piwo zabójcze dla figury, musi pod dywan zamieć swe brudy. W przypływie furii robi trzęsienie ziemi, bo na uczelni zabronili się pieprzyć. Zagłady będzie świadkiem sceny, jak ciało jej mamy zmiażdży też kamieni. Siedzieli se u rodziców w salonie, znając się już od szkoły podstawowej. On pchał się przez masy skłębionych ciał, żeby jej dać zaproszenie na bal. Nie była zła i nie dała odmowy, pomimo że się zbierało na wymioty. Na znak zgody dotknął jej ręki, a żeby powiedzieć w ten sposób dzięki. Nacisnął spust i zaczął katastrofę, dobijał go szybko i bezlitośnie. Był utalentowanym sportowcem, czyli tym koledzie fajnym gościem. A tu z kranu sama leci woda oraz też się zamykają okna. Ona wywraca meble i manekiny, rozwali dom niby sam są w świątyni. Suchy trzask rozległ się donośnie jak strzał z bata. Mała czarownica nie ruszała się steroryzowana. Mama rzuciła w nią szklanką z herbatą zieloną. Potem podła suka zwlekła ją z krzesła przemocą. Wyłupie jej oczy ostrym rzeźnickim nożem. To pokuta za grzechy oraz cielesne żądze. Wszystko lepsze od komórki z niebieską żarówką, gdzie za smród własnego grzechu odpowiada pokutą. Na pogrzebie matki skrywała złą męczennicę. Wtedy jedna ze świn padła z wywieszonym językiem. Krzesła latały i wpadały na te ściany. Wyskoczył przez okno stół drewniany w jadalni. Gość rozdzielał rucję trawki pomiędzy kumplami. Z paczki miał kilo marihuany pod podręcznikami z szafki. To jest typrzowskiego farmera o złotym sercu, którego nasze tata dziwnego skrzego śmiechu. Z poważną miną podmuchał na swoją kawę. Zapomnieć o sprawie to błąd większy niż się zdaje. Ona zeszła do niego ze szkolnego Olimpu. Ucieleśnienie marzeń starych lubieżników. We włosach tkwiło ołówek, gdy siedziała w straciu, wystrywając kurki śrutu z pomiędzy pośladków. Tematem obrazu nie jest szybka śmierć Wenecji, choć w powietrzu był świeży zapach rozkopanej ziemi.
Sprzedawczyni papierosów w gangsterskim filmie leżała na gładkiej podłodze w sali gimnastycznej, w czasie gdy się rozbierała w pobliskim barze. Wtedy to doszło do pieszczotostrych całkiem, bo dla niej chłopcy to zmyślne marionetki. Bez żadnej finezji zdjęła z siebie majteczki. Leżała jak płoda, mając orgazm od minety. Od wiosennego balu minęło wiele miesięcy. Uczucie wstrętu podeszło do gardła, bo powoli zmieniała się w wielki kursadła. Więc ruszę na krucjatę przeciw bezdomnym psom, aż zlezak samochodu będzie ociekał krwią. Wiadra z krwią, związa wyszone nad sceną. Dziewczyna, którą wszyscy nazywają zły demon, chce wrócić z zabawy, by nie denerwować mamy. Wirujące pary wyglądały jak zjawy. Przepychu szelestu kosztownych materiałów, powietrze było ciężkie od zapachu tych kwiatów. Przy dźwiękach orkiestry grającej temat z filmu, Lucyfer w smokingu nalewał tonik do czynu. Poprawiała dekolt jednocześnie czując wstyd, zaś w ręce ściskała Biblię i z Jezusem krzyż. Poplamiła krwią baranka okładkę Biblii, więc nadejdzie dzień sądu jak według religii. Była ofiarą religijnej magii swej matki, więc ukradkiem opychała się słodyczami, gdyż spodziewała się, że jej siła zacznie znikać. Dlatego też roztrzaskała maszynę do szycia. Córka nieposłuszna raptem przestała się modlić, jak fakir ma umiejętności leżeć w ziemi 6 tygodni. Podczas miesiączki swoje błaganie ma zanieść, bo gapią się, że mało oczy nie wyłażą na wierzch. Z tej diabelskiej dziewki grzechy powyłączali wzmacniacze z sieci. Prosił do tańca ją po raz trzeci. Z góry chlusnęła fontanna czerwieni monumentalnego boga modlitwy. Kontra te szatana plugawe myśli. Na smukłej śliśni prosty naszyjnik. Wszyscy uciekli wyjściem awaryjnym. Diabeł zaczął hulać po mieście. Dziewczę skomli jak pułapce zwierzę. To opowieść o zwariowanej dziwce, jak te dzieciaki paliły się żywcem. 100 osób zostało uwięzionych. Ja na alarm zaczęły dzwonić. Zmoczoną wiatrem, z czerwoną farbą, ścisnął za gardło przerażający lament. Stała pod latarnią przy hydrancie. Melodia zmieniła się w kakofonię. Naszą swe dłonie zaczęła śpiewać. Spiła się poczem, gdy szkoła płonęła. W średniej szkole wybuchł pożar, gdy zbiornik oleju wziął, eksplodował. A kiedy wybuchł ten zbiornik z olejem, koniec przyszedł niemiłosiernie. Diabeł zaczął hulać po mieście. Dziewczę skomli jak pułapce zwierzę. To opowieść o zwariowanej dziwce, jak te dzieciaki paliły się żywcem. 100 osób zostało uwięzionych. Jaja na alarm zaczęły dzwonić. Zmoczoną wiatrem, z czerwoną farbą, ścisnął za gardło przerażający lament. Hałas obywał ją jak morskie fale, ale muza urwała się nagle z pewnym dysonansem. Było słychać wybuch śmiechu jak szczekanie hieny. Owy śmiech przypominał zgrzytanie kamieni. Wszyscy się śmiali na tym podium ze sprzętem, gdzie kable jak węże oplatały wokół scenę. Serce waliło w tempie 200 uderzeń. Szuba przeleciała z samobójczym pośpiechem. Maciana lalka czuła uderzenia tętna. Wtedy nieoczekiwanie włączyła się syrena. Prowadzili trendowatą do pałacu światła. W powietrze wyleciała benzynowa stacja. W umyśle przewinęła się taśma wideo. Zrównane z ziemią małe miasteczko płonęło. Ciało poodrygiwało w elektrycznym tańcu. Powtarzało wszystko co wiadomo o wypadku. Ktoś włączył syrenę alarmową koło banku. Z uśmiechem kota za licy w krainie czarów. Niektórzy padali bezwładnie na jezdnię. Ona nadepnęła na rozbitą butelkę, bo wszystko doprawdy tutaj płonie i krwawi. Ulice wypełniły się smrodem ofiary. Nadchodziła niczym armia duchów z cmentarzy. Kobieta, co straciła córkę w czas nocy zagłady. Rozpoznali osobę, która wyszła z kościoła, gdy jasnym błyskiem została ulica oświetlona. Zerwane ze słupu spadły kable elektryczne, więc biegli chodnikiem, bo nie chcieli spłonąć żywcem. Jak kupa starych szmat, parę ciał wyglądało. Nagle w głowie zapaliło się białe światło. Prowadzili trendowatą do pałacu światła. W powietrze wyleciała benzynowa stacja. W umyśle przewinęła się taśma wideo. Zrównane z ziemią małe miasteczko płonęło. Ciało poodrygiwało w elektrycznym tańcu. Powtarzało wszystko co wiadomo o wypadku. Ktoś włączył syrenę alarmową koło banku. Z uśmiechem kota za licy w krainie czarów.
Powrócił diabeł, by spełnić ofiarę. Swe ręce miał białe niczym ten alabaster. Chodził po ulicach razem z szatanem. Iskry spadały mrząc łagodnym światłem. Powlekło się całe niebo z karłatem. Jak derwisze tańczyły cienie na ścianie. Poszła do domu, by zabić swą matkę. Urządziła jatkę o drugiej nad ranem. Trzeba by odnaleźć wóz z policjantem, no bo chyba nigdy nie znajdą swią wiader. Wszystko zaczyna docierać wyraźnie, gdy zostaje sam na sam z tym umieraniem. Tunelem oddala się świeczy płomień i znowu widuje duchy w każdym kącie, gdzie wałęsają się zgubieni przechodnie. Te strofy powtarzają się parokrotnie. Tunelem oddala się świecy płomień i znowu widuje duchy w każdym kącie, gdzie wałęsają się zgubieni przechodnie. Te strofy powtarzają się parokrotnie.